Znajdź Popcornerd na Patronite i dołącz do wojowników popkultury. Ach, jak naprawdę niewiele brakowało, żeby cieśnina Block Island była świetnym horrorem, co nie zmienia faktu, że dla miłośników gatunku ten film może być autentycznie interesującym seansem, więc jeśli nie jesteście osobami, które dzielą wszystkie obejrzane przez siebie filmy jedynie na gnioty i arcydzieła, może się okazać, że ten film jest właśnie dla was. To historia nerwowego introwertyka Harego, który mieszka razem z ojcem rybakiem na odludziu, marnując swoje życie i spędzając na przesiadywaniu w barze. Kiedy przy okazji wizyty siostry z jej córką, ich ojciec zaczyna się coraz dziwniej zachowywać, a w samej okolicy dochodzi do niewyjaśnionych śmierci setek ryb i ptaków, bohater będzie zmuszony zagłębić tajemnicę cieśniny Block Island, tym bardziej, że być może on także wkrótce stanie się jej ofiarą. Na kanale Popcornerd bardzo lubię stale poszukiwać takich horrorowych, ukrytych perełek, które gdzieś tam mają swoją premierę na różnych festiwalach filmowych, bądź nie wiadomo skąd pokazują się na rozmaitych platformach streamingowych, i często te filmy balansują pomiędzy horrorami a filmem psychologicznym, i właśnie tak też jest w przypadku tej pozycji. I to, co na dzień dobry bardzo mi się podobało, to to, że ten film ma niesamowicie intrygujący początek, ponieważ z jednej strony mamy tutaj do czynienia z bardzo wartko rozwijającą się akcją, ale z drugiej strony właśnie też gdzieś wykorzystuje te elementy, które zwykle kojarzymy z produkcji bardziej slowburnowych, i przez bardzo dużą część historii ten film świetnie balansuje pomiędzy tymi dwoma elementami. I pierwsze, co zauważycie, kiedy włączycie ten film, to to, że jest on, mimo na pewno bardzo skromnego budżetu, zrealizowany bardzo ładnie, i twórcy są naprawdę dobrze obeznani w tym, w jaki sposób budować atmosferę tajemniczości, i tutaj naprawdę to się udało, ponieważ już od pierwszych scen jesteśmy zaintrygowani i samą zagadką, która dotyczy głównych bohaterów, a także tym, jak ta historia jest opowiadana, ponieważ mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z fenomenalnym sound designem i świetną ambientową muzyką, która zdaje się sugerować, że cały czas nad bohaterami krąży jakieś zagrożenie bądź jakaś klątwa. Dosłownie od pierwszej minuty twórcy rzucają nas na głęboką wodę, która każe nam się zastanawiać, o czym ten film właściwie jest, co się dzieje z bohaterami, dlaczego zachowują się tak, jak się zachowują, a poza tym, głównie za pośrednictwem jednego z bohaterów drugoplanowych, który jest fanatykiem różnych teorii spiskowych, podrzucają nam właśnie takie rozmaite tropy, które zdają się sugerować, że coś z tą okolicą może być nie tak, no i właśnie gdzieś tam to nam z tyłu głowy zostaje, i mimo wszystko każdą kolejną scenę właśnie postrzegamy z perspektywy tego, co słyszeliśmy, i zastanawiamy się, kiedy wprędzej czy później odegra to jakąś rolę. Bardzo podoba mi się też takie towarzyszące nam uczucie, że to, co się dzieje i to, co się widzimy na ekranie z bardzo wąskiej perspektywy, stanowi element większego świata, jakichś większych wydarzeń, których nie rozumieją bohaterowie. Poza tym jest kilka naprawdę interesujących tropów wizualnych, które też każą nam kwestionować rzeczywistość, którą widzimy na ekranie, jak chociażby to, że bohater rzuca w pewnym momencie papierosa na ziemię, jest zbliżenie na tego papierosa, a potem okazuje się, że tego papierosa ma w kieszeni. Jest coś takiego lovecraftiańskiego, niewyjaśnionego, wiszącego w powietrzu w pierwszej połowie filmu, co przywodziło mi na myśl filmy Justina Bensona i Arona Moorheada, Resolution oraz The Endless, o którym opowiadałem w jednym z ostatnich materiałów. A poza tym ten ograniczony budżet sprawia, że no przede wszystkim akcja skupia się na głównych bohaterach i na ich stanie psychicznym, co akurat ja osobiście bardzo lubię, ponieważ wiecie, że kocham tego rodzaju horrory psychologiczne, takie jak The Babadook, takie jak Relikt niedawny. Tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym aktorstwem wcielających się w główne role Chrisa Sheffielda oraz siostry reżyserów, czyli Mikaeli McManus, których możecie kojarzyć z rozmaitych seriali, a także aktora, który wciela się w ich ojca i wygląda od pierwszej sceny w sposób naprawdę budzący nasz niepokój. Swoją drogą w roli Dale'a, czyli właśnie chłopaka z obsesją natręctw na punkcie rozmaitych teorii spiskowych, pojawia się ulubieniec gatunku, czyli Jim Cummings, którego możecie kojarzyć z ostatniego
horroru, który wyreżyserował i w którym grał główną rolę, czyli The Wolf of Snow Hollow. I jeśli nie widzieliście tego horroru, to bardzo serdecznie wam polecam, bo to jednocześnie świetna komedia. Jeśli jesteście wyrozumiałymi widzami i jesteście miłośnikami gatunku, to właśnie ta atmosfera tajemniczości może być wystarczającym powodem do tego, żebyście chcieli obejrzeć ten film i czerpali z niego frajdę. Natomiast no niestety nie jest tutaj w pełni wykorzystany potencjał tej historii i przydałyby się przynajmniej jeszcze ze dwa drafty scenariusza i przede wszystkim odpowiedzenie sobie na pytanie, o czym ten film właściwie jest. Ponieważ jak wiecie, w dobrych horrorach psychologicznych bardzo często jest tak, że te elementy nadprzyrodzone, które gdzieś tam wiszą nad bohaterami, są tylko pretekstem bądź narzędziem do tego, żeby pogłębić temat i opowiedzieć o czymś więcej. I tutaj takich tematów, które są odrobinkę liźnięte, jak chociażby właśnie radzenie sobie z żałobą, jak chociażby utknięcie w miejscu i nieumiejętność ruszenia do przodu z życiem, albo na przykład depresja, czy konieczność mierzenia się z widmem choroby dziedzicznej, to wszystko gdzieś tutaj się pojawia. Natomiast nie jest to na tyle scenariuszowo dopracowane, żeby w pełni wybrzmiało i właściwie jak sobie zdamy sprawę, co twórcy tym filmem próbują powiedzieć, jest to bardzo prosta rzecz, która no nie prowadzi ani do satysfakcjonującego finału, ani też po seansie nie sprawi, że będziemy się nad czymś głębiej zastanawiać i po prostu będziemy myśleli o tym filmie raczej w kategorii tych dobrze poprowadzonych, horrorowych sekwencji, ale no mówię, nie zostawią one w nas jakichś głębszych myśli. Tym bardziej, że sama relacja między rodzeństwem, które jest na pierwszym planie, też nie jest do końca wykorzystana, ponieważ no właściwie nie ma tam jakiejś większej przemiany, nie ma jakiegoś rollercoastera emocjonalnego, tam między tymi bohaterami mogłoby się emocjonalnie dziać o wiele więcej, dzięki czemu my bylibyśmy zaangażowani, a tak to tym zaangażowaniem, które trzyma nas przy ekranie, jest tylko chęć poznania rozwiązania zagadki cieśniny Block Island. Kilka zabiegów i rozwiązań fabularnych, które są przedstawione w drugiej połowie filmu, no jest dosyć mechaniczna tylko po to, żeby przeprowadzić bohaterów od punktu A do punktu B i gdzieś to zmierzało do jakiegoś, no tak jak wspomniałem, nieco rozczarowującego finału, a właściwie rozczarowującego finału. Kilka scen w tym filmie jest napisanych bardzo łopatologicznie, tak po prostu in your face. No i ta subtelność, która bardzo mi się podobała w pierwszym akcie, w pewnych momentach się tutaj gubi. I nie mam wątpliwości, że to właśnie stąd wzięła się ta ogromna różnica pomiędzy ocenami krytyków, a ocenami zwykłych widzów, ponieważ pod kątem reżyserskim ten film jest bardzo ciekawy i ja osobiście jestem niesamowicie zainteresowany tym, jakie historie i jaki film zrobią ci twórcy następnym razem, ponieważ widać, że gdyby mieli do czynienia może z bardziej doświadczonym producentem, bądź mieliby okazję jeszcze bardziej dopracować scenariusz, to mogliby stworzyć naprawdę pamiętne dzieło. Seans tego filmu sprawił mi frajdę. Ja po prostu kocham horrory i lubię oglądać nawet nieco gorsze filmy, ale z elementami, które warto docenić i ten film takie elementy ma. Czy jest to jakieś wybitne arcydzieło? Niewątpliwie nie. Jest to film, który na pewno zyskałby na większym dopracowaniu, co nie zmienia faktu, że miłośnicy gatunku mogą spędzić z nim bardzo przyjemnie półtorej godziny i w trakcie seansu właśnie zastanawiać się, o co chodzi, dokąd to zmierza. No i nie zdziwiłbym się tak, że gdyby te wasze teorie były nieco bardziej interesujące od tego, co otrzymujemy w efekcie końcowym. Dlatego otrzymuje ode mnie mały popcorn. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jaki jest najciekawszy horror, taka ukryta perełka, którą oglądaliście ostatnio, a być może opowiem o niej na kanale Popcornerd. I dzięki serdecznie za oglądanie. Ja nazywam się Karol Gajos i jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie. Pa, pa!